Pyrsklut COVID, dzisiaj porozmawiamy o moim nowym szkle, a mianowicie Tamron 1770 mm. Zapraszam na vloga, vloger zupa. Za te szkło na Allegro zapłaciłem 2700 zł. Co ciekawe, szkło ma wbudowaną stabilizację optyczną wideo. To jest jedne z powodów. Dostajemy 5 lat gwarancji, wystarczy później po zakupie wpisać numer seryjny produktu na ich stronie i dostajemy taki 5-letni pakiet. Podobno. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj widzicie, jak ten nowy obiektyw w połączeniu z aparatem Sony A7 sprawuje się przy spowolnionej klatce slow-mo. Jak widzicie, efekt jest dosyć dobry. Jak mówiłem, można z tej funkcji korzystać nawet przy słabym świetle. Pyrsklutkowie, ważna rzecz, organizujemy warsztaty dla filmowców i fotografów właśnie w osadzie, w tych przepięknych okolicznościach. Będziemy robić zdjęcia, filmować i uczyć się o swoich aparatach, co tam jest, jak to można wszystko ogarnąć, żeby nasze wyniki były jeszcze lepsze. Słuchajcie, ja tu byłem tydzień, będę tydzień, bo jeszcze nie cały tydzień, ale te okoliczności zmuszają cię do wyciągnięcia kamery i do majsterkowania przy niej, także musicie mieć wolny czas, sprzęt, chęci. Zbieramy się w osadzie i robimy warsztaty dla filmowców. Vloger zupa. Brr. Wiecie, że niedawno przesiadłem się na pełną klatkę model Sony A7 seria 3, pełna klatka. Dlaczego to zrobiłem? Otóż miałem problemy ze slow motion. Po prostu ten spowolniony ruch w ciemnych, po prostu w jakimkolwiek pomieszczeniu już nie miało sensu. Tam już się pojawiały ziarna. Po prostu nie dało rady robić slow motion na pełnej klatce w ciemnych tych, no nie wiem, przy tym obiektywie, który miałem przynajmniej. Teraz zobaczcie sami, nowy obiektyw plus pełna klatka i robicie te po prostu ujęcia nawet w ciemnych pomieszczeniach i one wychodzą naprawdę dobrze. Także jestem zadowolony. Thumbs up Sony, well done. Ludkowie, wiecie, że niedawno przesiadłem się na aparaty typu pełna klatka. Wcześniej miałem Sony A6500 DSLR, kamera zwykła lustrzanka. I dlaczego pełna klatka? One są troszeczkę większe, co nie jest specjalnie korzystne dla mnie, ale można kręcić spowolniony ruch, slow motion w pomieszczeniach przy stosunkowo niskim świetle. Sami zobaczcie, jak to wychodzi. Wcześniej na moim Sony A6500 miałem problemy ze zrobieniem takich ujęć. W środku pojawiały, jak kręciłem w środku gdzieś tam, czy jak już było ciemniej, pojawiały się ziarna. Ten obraz, tego naprawdę nie mogłem pokazać nikomu. A teraz popatrzcie, kamera Sony A7 wersji 3 plus te nowe szkła Tamrona i zobaczcie, robię slow-mo właściwie gdziekolwiek chcę i to wygląda dobrze, to można jeszcze pokoloryzować i oddać właśnie Wam na YouTube'a. Tamron 1770 mm o przesłonie 2,8 trzeciej generacji to obiektyw zaprezentowany w 2020 roku. Przedstawiciel nowej fali wysokiej klasy szkieł, zapoczątkowanej kilka lat wcześniej przez Sigmę. Trzy niezwykłe udane obiektywy stałoogniskowe 16-30 i 56 mm serii Contemporary zyskały ogromną popularność i wydaje się, że przypomniały producentom, że na pełnej klatce świat się nie kończy. Na tyle skutecznie, że w 2020 roku także Sony w końcu zaprezentował zapowiadany w 2011 roku jasny podstawowy zoom 16-50 mm o przesłonie 2,8, a po nim Tamron wystąpił właśnie z testowanym modelem. Daje się oczywiście zauważyć lekkie zmiękczenie obrazu na brzegach kadru, szczególnie na rogach konieczność korygowania dystorsji na pewno nie pomaga w utrzymywaniu parametrów.
Boko niestety nie wypada już tak wspaniale. Ogólne rozmycie wypada zupełnie dobrze i przyjemnie, lecz widoczne krążki rozproszenia mają wyraźną wewnętrzną strukturę koncentrycznych okręgów, efekt cebuli. Generalnie wyglądają trochę chropowato, psując wrażenie. Na brzegach kadru krążki ulegają zniekształceniu w kącie oko. Sigma 18-50 mm, która często tu jest przeze mnie przywoływana do porównań, cechuje się zresztą podobnymi charakterystycznymi danymi cechami, lecz krążki rozproszenia są w miarę gładkie, pozytywnie wpływają na cenę, w tej kategorii. Słuchajcie, a teraz taki mały test, jak ten aparat zachowuje się na gimbalu podczas vlogowania. Dosyć ciężka maszyna, bo około 2 kg to waży. Mój gimbal, nie wiem czy nawet jest przystosowany na takie ciężary, ale jak widzicie, daje radę całkiem dobrze. I jeżeli ktoś lubi takie profesjonalne vlogowanie na kamerze, na aparacie, a nie na jakimś GoPro, to to jest dobre rozwiązanie. Hej ho! Warsztaty przeprowadzimy tutaj we Wiacie Agacie. Tutaj się będziemy spotykać, a zaraz Wam pokażę miejsce, gdzie będziecie mieszkać. Tu mamy 3 takie miejsca do wyboru i zaraz tam pójdziemy. Na razie zbiera się na buszkę, więc chwilę odczekam. Pokażę Wam jednak ten domek teraz, bo burza może przyjdzie, może nie przyjdzie, a domek będzie za chwilę zajęty, także warsztaty robimy tutaj. A domek jest tutaj obok, domek szary, jest jeszcze domek bury, apartament. Na razie Wam pokażę domek szary, jak to wygląda w środku, że przyjeżdżacie i zakwaterujecie się tutaj. Domek ten pomieści około 5 osób, jest kuchnia. Jest miejsce na wypoczynek, tutaj. Z tego co wiem, można złapać jakieś stacje. No a śpimy, czy śpicie, u góry. No i tu jest właśnie zakwaterowany taki jeden pokój. Pokażę Wam, jaki widok z pokoju tego typu. Siuga. Także różnego typu macie skrzynie na ubrania. No a tu druga izbeczka. Oj, gimbal zaczął mi latać z widokiem tego typu. Okej. Także to by było na tyle z domku szarego, gdzie będziecie spać w czasie warsztatów, na filmowanie lub po prostu przyjeżdżajcie. Pamiętajcie, że na hasło ZUPA dostajecie 10% zniżki. Hej ho! No a jeżeli chodzi o toaletę, tu dostajecie niestety tylko prysznic, nie ma wanny. Ale podobno niedługo ma być bania. U cygana jest rorana. Tamron 17-70 mm trzeciej generacji według czasopisma CHIP. To bardzo udany obiektyw, który nie posiada bezpośredniego odpowiednika pośród konkurencyjnych urządzeń. Jeśli chodzi o zakres ogniskowych i oferowaną funkcjonalność, oferując naprawdę wysoką jakość obrazu i sprawność działania. Nie jest to sprzęt bez wad, lecz są one do przyjęcia w tej kategorii sprzętu. Szczególnie, że obiektyw można kupić obecnie w cenie poniżej 3,5 tysiąca złotych, tak jak ja to zrobiłem, a zatem niżej niż po premierze. No ja bardzo dziękuję za wysłuchanie tych informacji na temat tego obiektywu. Jeżeli chcesz kupić nowy aparat, nowe szkło, oglądnij kilka moich vlogów, testuję sprzęt, zobaczysz, czy to Ci odpowiada. Także zapraszam na moje vlogi, gdzie testuję sprzęt do filmowania. Tak wygląda osada. No nie z lotu ptaka. Z widoku płaza. A tak korzystając z okazji i tak na marginesie, chciałem Was zaprosić do odwiedzenia mojej witryny kosmopolitus.com. Świadczę usługi takie jak filmowanie ślubów,
kręcenie teledysków i filmów reklamowych na terenie Wielkiej Brytanii, Polski i w zasadzie całego świata. Chciałbyś nagrać profesjonalny film reklamowy, nakręcić teledysk muzyczny lub po prostu nagrać wspaniałą pamiątkę ze ślubu? Zupa Media Ci w tym pomoże. Zapraszam do kontaktu, bo wiecie, codziennie w wielu miejscach odbywają się ważne wydarzenia, które wymagają odpowiedniego uwiecznienia. Niezależnie od tego, czy mamy na myśli koncerty, na których biorą udział tysiące osób, czy coroczną imprezę studniówkową. Dla wielu uczestników zachowanie pamiątki z tego dnia ma bardzo duże znaczenie. Zakładanie, że część osób biorących udział w wydarzeniu wykona własne nagrania i filmy, które będą późniejszym materiałem pamiątkowym, jest bardzo złudne. Dlatego jestem tu ja, Zupa, przyjadę z kamerą, dronem, mikrofonami i nagramy Twoją imprezę, uwiecznimy ją i damy jej odpowiedni zasięg. Hej ho! I właśnie z takim obiektywem, z zoomem, możemy robić takie ujęcia z bliska, z daleka. Jak wychodzą, sami ocencie, vloger Zupa, brrr! A jak wyglądam teraz, troszeczkę bliżej, dalej, jak działa autofokus? Autofokus chyba działa dobrze, słuchajcie, zniknę. I pojawiam się znowu. Zaostrzyło czy nie? Zobaczymy. Witam Was z kapliczki świętego Michała Archanioła, którą dobrze znacie z moich opowieści z Peterem. Wpadłem zobaczyć, czy jeszcze tutaj jest, ale na chórze go nie ma. Są jego graty. Słyszałem, że wyniósł się i zostawił kapliczkę dla wiernych. Nie ma zapachu. Zostawił tak, jak było. No niestety kapliczka się trochę rozpada. Zauważyłem, że dach by musiał być, nie dach, tylko cała ta wieżyczka tam pomalowana. Odpadają niektóre deseczki. No i kto wie, czy nie zrobimy jakiejś zbiórki, bo według mnie to jest ewenement na skalę światową. Człowiek wybudował tą kapliczkę w czynie społecznym. Ktoś dał ziemię, ktoś dał drewno, wybudowali. I popatrzcie, co mamy. Mamy takie schronienie, można się pomodlić. Dokładnie schronienie. Peter znalazł tu schronienie. Do następnego razu, vloger Zupa. Brrr.